To mówisz, że mam się nie przejmować, jak mi to gry zajął. Nie. Nie ma czym. Znaczy, są głupi, niech gadają, co chcą. Najgorsze jest to, że mówią, że ja jestem brzydki. Też się tym nie przejmuję. No nie, niech mówią, że jestem brzydki. Ja wiem, że jestem ładny i za mną dziewczyny będą latać. Nawet mi się do tego tak bardzo nie spieszę, ale każdy ma coś w sobie takiego, że przyciąga dziewczyny. Poza tym wygląd się nie liczy, bo liczy się to, co ktoś ma w środku. Lecimy, bo jest mało czasu, żeby na 30. Nie, to bo ja to opóźniony. Będzie dobrze, zobaczysz. O, trójka jedzie. O, 9-3. To ta 14, co wjechała na trójkę. No. On ma najdłuższy. Jutro kończy. Kapela by wystarczyła, ale oni nie mają z czego połączyć do tej kapeli. Bo z 11 przecież nie będzie przejeżdżać, tak? Ani z 12. A ile z tych kapel jest? 4. I dlatego tylko takie długie puszczają, że nie mają czego krótszego tu za bardzo dać. Mercedesów też nie jest wiele. I zaraz skręcamy tutaj. A tu do galerii chodzisz czasem, czy nie? Czasem. Nic tam specjalnego nie ma. Ja nie lubię chodzić po sklepach, tylko moja mama z moją siostrą uwielbiają. Mój ojciec też nie lubi chodzić po sklepach. Ja mam babcię z Niemczech. W Niemczech mieszka. I zawsze jak tam u niej jestem, bo tam nie ma co robić. Tam nie ma ani komputera, ona ma tylko telewizor. Tetrisa można zagrać. A tak to jak jeździmy po sklepach, to mój ojciec prawie nigdy nie idzie, tylko zawsze w samochodzie zostanie. I to jeszcze w Niemczech nie słucha radia takiego zwykle, tylko płyty se nagrywa. Bo ma w samochodzie 6 CD-ek i se puszcza z CD-ki. I nieraz tak po 3 godziny stoi. Nikogo nie ma.
Co tu jakieś takie autobusy, jakieś... Nie wiem, co są to za autobusy. Dalekobieżne zaczęły się tu wam pchać. O co tu chodzi, nie wiesz? Nie. Bo dawniej tu tego nie było. Nie było. Od razu podjeżdżasz? Przecież ile wam? Ile? 8 minut do odjazdu.